Miejska legenda głosi, że około 100 lat temu pewna kochająca się para postanowiła zabrać piątkę swoich dzieci do lasu. Po kilku godzinach spaceru najmłodsze dziecko, dziewczynka o imieniu Alicja, wpadła na pomysł, by poławić się w berka. Dzieci biegały po lesie, śmiejąc się głośno i dokazując. Alicja jednak nie mogła ich dogonić. Chwilę później para straciła dzieci z oczu. Zmartwieni rodzice szukali dzieci, słysząc ich śmiech. Jednak po chwili śmiech zamienił się w pisk. Potem trzask i wszystko ucichło. Kilka minut później rodzice znaleźli swoje pociechy. Leżały w bardzo głębokiej dziurze. Były podrapane na twarzy i miały połamane nogi po upadku. Jeszcze niedawno w domu stojącym obok tego lasu mieszkała trzyosobowa rodzina. Julia, uczennica klasy drugiej gimnazjum i jej rodzice. Jej życie byłoby idealne, gdyby nie pewien mały szczegół – sny. Od tygodnia Julii śnił się tylko jeden sen. Noc. Droga przy lesie. Jednym źródłem światła są latarnie, rzadko poustawiane przy chodniku. Julia przechadza się wzdłuż lasu. Nagle czuje na twarzy ból i uderzenie pulsującego gorąca. Widzi kawałki swoich policzków upadające na zimne płytki chodnikowe. Potem głośny chrzęst. Jej nogi zostały połamane w piszczelach. Upada na ziemię. Jej oczy zostają wyciągnięte z oczodołów, a jej gardło rozdrapane na miazgę. Najgorsze jest to, że Julia widziała tą śmierć z perspektywy agresora dziesiątki, a może nawet setki razy. Pewnego dnia z nocnego koszmaru wyrwał ją krzyk matki. Była godzina 15. Krzyczała, że przyjechali do nich kuzyni i że Julia ma ich ugościć. Ubrała się i od razu do jej pokoju weszła piątka dzieci. Dwójka z nich, chłopiec i dziewczynka, wyglądali na 12 lat. Kolejna dwójka wyglądała na 6 lat, a najmłodsza dziewczynka miała około 3 lub 4 lata. Na ich twarzach było widać głębokie blizny, nacięcia, a na twarzach niektórych z nich brakowało kawałków skóry. Wyglądało to okropnie, ale Julia z grzeczności udawała, że nic nie widzi. Poza tym, ubrania, które nosiły te dzieci, wyglądały na bardzo stare, a już na pewno dawno niemodne. Julia przywitała się z nimi, poznała je i próbowała zająć im jakoś czas. Posługiwały się zrozumiałym, ale nieco archaicznym polskim. Po godzinie czworo z nich postanowiło zejść na dół i porozmawiać z jej rodzicami. W drzwiach dzieci zatrzymały się, odwróciły wszystkie w stronę Julii i zapytały się chórem. O której godzinie sąsiedzi ścinają trawę? Julia, mocno zaskoczona całą sytuacją, wykrztusiła, że około 19. W pokoju została tylko najmłodsza dziewczynka. Julia długo z nią rozmawiała. Dowiedziała się, że ma na imię Alicja, że zawsze chciała zostać baletnicą, ale ma chore nogi i że jej ulubiona gra to berek. Brakowało im zajęć, więc Julia wyjęła kartki i ołówek i poprosiła Alicję, żeby coś narysowała. Rysunek, który zobaczyła, był dość niepokojący. Dziewczynka narysowała las, dziurę w ziemi oraz siebie w tej dziurze. Nad tą dziurą stały dwie postacie z zamazanymi twarzami. Julia zapytała się, co ma przedstawiać ten rysunek. Dziewczynka zaczęła płakać i wyjaśniła, że postacie na górze to jej rodzice. Julia przytuliła ją do piersi. Pocałowała i zastanawiała się, co ma oznaczać ten rysunek. Gdy tak siedziały, wybiła godzina 19. Zza okna rozległ się głośny krzyk. Julia podeszła do okna, żeby sprawdzić, co się stało. A Alicja nienaturalnie szybko wybiegła z pokoju i zbiegła na dół po schodach. Za oknem było ciemno, prawie nic nie było widać. Julia stała tak i wpatrywała się w noc. Gdy jej oczy przyzwyczaiły się do ciemności, zobaczyła coś przerażającego.
Zobaczyła swojego sąsiada, starego pana Krystiana, leżącego obok kosiarki na trawniku. W oczach bielały jej połamane kości piszczelowe. Twarz jego była poszarpana, gardło rozdrapane na miazgę. Julia przerażona zbiegła na dół. To, co tam zobaczyła, przyprawiło ją o silny odruch wymiotny i wybuch rzewnego płaczu. Wszędzie było pełno krwi. Do ściany przybite były grubymi drewnianymi kołkami głowy jej rodziców. Niżej pod głowami przybity kołkami był tors. Bez rąk i nóg, które odpowiednio przybite były obok i poniżej. Każdy z tych kawałków jej rodziców był obdarty ze skóry i krwawił całą objętością. Na podłodze pod jej rodzicami leżała sterta pociętych wnętrzności. Na ścianach było pełno krwistych odcisków dziecięcych rąk. Po chwili Julia podniosła się z ziemi, sprawdziła, czy w mieszkaniu nikogo nie ma. Zamknęła drzwi i okna. Chciała dzwonić na policję, ale jej telefon się rozładował. Gdy szukała ładowarki, nagle w całym domu zrobiło się ciemno. Próbowała włączyć światło, ale to nic nie dawało. Ktoś odłączył prąd. Wyjęła z szuflady latarkę, położyła się w łóżku w swoim pokoju i czekała, aż na zewnątrz zrobi się jasno. Po chwili jednak zasnęła ze zmęczenia. Znowu miała ten sen. Po przebudzeniu zamarła ze strachu. Po prawej stronie jej łóżka stał 6-letni chłopiec i 12-letni chłopiec. Po lewej stronie dwie dziewczynki. U stóp jej łóżka stała ledwo widoczna najmłodsza dziewczynka Alicja. Alicja wyciągnęła palec w jej stronę, podeszła bliżej, dotknęła jej nogi i powiedziała: Berek.